Witajcie moi drodzy! Chciałem was serdecznie zaprosić na mój polski nowo otwarty serwer w Raście, Rustykalny. Solo, vanilla, miła atmosfera. Więcej informacji w opisie. A teraz zapraszam na film. Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym wipe'ie w Raście. Jesteśmy świeżo po wipe'iku, właśnie wszyscy dołączają do gry i biegniemy. Hello, have a good wipe. Moim planem na tego wipe'a jest zdobycie łódki, tego tugboata, który można pływać i tworzy się z niego baza. Będzie to trudne, ponieważ bardzo dużo osób dołącza właśnie na serwer. Ale postaram się zdobyć. Biegnę właśnie na port. Wydaje mi się, że już ktoś tam pobiegł. Ale musimy jak najszybciej tam dobiec i spróbować dostać tą łódkę, bo jeszcze nigdy mi się nie udało. A jest ona dosyć dawno już w grze. Maczuga, bardzo dobrze. Jest, moi drodzy, jest łódka, tylko nie mam paliwa, to jest najgorsze. Dobra, nie potrzebuję paliwa, potrzebuję jak najszybciej zdobyć drewno i założyć tam drzwi. Okej, okay, mamy dwie pary drzwi i mamy dwa loki, więc szybko trzeba zabezpieczyć to miejsce, skąd się kieruje łódką i potem będę się zajmował czymkolwiek innym. No nie, już tam gościu jakiś biega, szybko. Autoryzuj. Czemu nie mogę drzwi postawić? Nie da się tu budować, dopóki nie weźmiemy paliwa. Ja cię kręcę. Oddaj mi swój tłuszcz. Yeah, come on, dude. Come on. It's my boat. Haha. Mam 4 paliwa. Ciekawe, czy uda się na tyle daleko odpłynąć, żeby móc założyć chociaż drzwi, bo nic więcej mnie nie interesuje, tylko założenie drzwi. Oho, ktoś tu jeszcze pływa. Not today! Not today! Jedziemy. Skończyło się. To paliwo może nas uratuje. Wkładamy paliwo do środka, uruchamiamy silniki i odpływamy jak najdalej. 7 paliwa. 6 paliwa. Koniec. Trzymajcie kciuki. Jest! Jesteśmy bezpieczni, moi drodzy. Teraz tylko muszę tam dopłynąć i przepalić tą ropę naftową na paliwo. No to płyniemy. No, powiem wam, że ledwo tu dopłynąłem. Potrzebuję jak najszybciej jakiegoś jedzenia, bo zaraz zginiemy. Gdzieś tu jest przerobiarka, właśnie tutaj. I sobie wezmę teraz to drewno całe. I najpierw włóczki. I drewno. Nie, tego nie. I przerobię sobie to wszystko. Dobra, paliwo się przepala, ja się bandażuję, ubrałem się troszkę i idziemy jak najszybciej znaleźć jakieś jedzenie. Jest to auto, mam nadzieję, że będzie skrzynka z jedzeniem. Jest, dobra. Super. Biega tu sporo ludzi. Ciekawe, czy mnie zabrali paliwa z rafinerii. Mogli zabrać. Pusto. No to skurwysyn mały. Hey bro, do you have some stone? Any stone, please? Stone, stone. Stone. Only stone, 50 stone or something. Thank you. Moje paliwo, złodzieju. No dobra, jestem gotów, siup. Udało się, moi drodzy. Dopłynęliśmy. Trzeba jeszcze tutaj drzwiczki założyć, tak więc tworzę je od razu. Razem z lokiem. A na loka mnie już nie stać. Dobra. I płyniemy dalej. Moi kochani, kierunek zima. Ale to zżera paliwa, ja cię kręcę. I hopsa. O, jaki ładny secik na start, pięknie. Okej, wysiadłem na chwilę, żeby zebrać trochę drewna na loka, bo mi zabrakło dosłownie kilku. Tak więc zabezpieczymy sobie
drzwi lokiem. O cholera. Ktoś właśnie podpłynął łódką. Ale chyba mi tego nie przejmie, co? Fajnie, że jak utkniemy na mieliźnie, to można popchnąć naszą malutką łódeczkę rękoma. Musimy tu przystanąć, żeby ogarnąć podstawowe rzeczy, zrobić sobie piecyki. Pierwsze metalowe drzwi, znaczy wszystkie metalowe drzwi. No i ogarnąć więcej paliwa, bo bez tego to ja tutaj nic nie zrobię. Jak na razie mamy tyle. W tym miejscu zostawiając łódkę jest taki plus, że nikt nie może nas zrajdować, bo nie da się tutaj nawet wyjąć broni. Więc ewentualnie w przyszłości, jak ktoś będzie miał już wybuchającą amunicję, no to tam z daleka, spoza strefy będzie mógł strzelać nam w drzwi. A tak to na ten moment nie do zrajdowania baza. No, pianka, fajnie. Będziemy mogli nurkować. Ciekaw jestem, czy na takiej łódce da się założyć w ogóle jakąś elektryczność, panele słoneczne, te sprawy. Bo to by było mega przydatne, a bez tego może być problem. No masz ci świniaku, ty niedobry jeden. Jest kamień jakiś, dobra, można strzały zrobić w końcu. Skałki, w końcu skałki. Tu mamy misia, przydałoby się go upolować. To będzie dosyć ciężkie. O cholera jedna. Ty, gdzie on jest? O, jest. Nie uciekaj mi. Leży. Jeszcze gdzieś tu jednego misia słyszę. O proszę, jest i on. Nie, chodź tu, chodź. Leży. O kurde, dwóch gości. Cholera, spadamy stąd. Jest, dobiegliśmy. Ja cię kręcę, ale się skradali do mnie. Cały wyładowany jest tymi temami. Płyniemy, moi drodzy, teraz na terminal promo. Mniej więcej gdzieś tutaj chciałbym przysiąść moją łódką. I muszę pozbierać jeszcze trochę drewna. Tutaj się kompletnie nie dało, bo wszędzie biegają jacyś ludzie. Tak więc płynę w trochę bezpieczniejsze miejsce. No i pięknie. Zaparkowane. Ruszamy po drewienko i po jedzonko. Czy ja tu cholera znajdę jakieś żarcie? No nic, przypomniało mi się, że przecież zebraliśmy niedźwiadka, więc wystarczy, że przyniosę drewno na ognisko. Będziemy mogli sobie upiec tego oto niedźwiadka. No cholera, czemu ogniska tu nie mogę postawić? Chyba jesteśmy zbyt blisko terminalu promu. Ale nie, bo misia mogłem postawić. Ognisko już się da. Ciekawe. Czas stworzyć trzy piecyki. I piecyki staną tutaj. Robi się coraz przytulniej. Muszę jakoś znaleźć sposób na to, żeby nikt mi tutaj nie wlazł, bo wystarczy, że otworzę te drzwi. No i już ktoś wchodzi do środka. Może kampić się przed nimi. O cholera, skoczyłem, ale było płytko i sobie połamałem nogi. Ja cię kręcę. Ja pierdziele. Okej. Nie za fajnie. Dobra, płyniemy stąd, nie podoba mi się to miejsce. Mamy 130 litrów paliwa. Wydaje się dużo, ale w chwilę, moment to zniknie z naszego baku. Udamy się na zimę, tylko najpierw chciałbym sobie stworzyć ubrania. Bo tak to wpływając tam może mi być troszkę zimno, a w nocy bardzo zimno.
Okej, wpadłem na taki pewien pomysł jeszcze, a w sumie to moja żona wpadła, że jak pływam na łódce, to powinienem mieć dodatkową bazę. A najlepiej bazę na lodowcu. To nie jest chyba taki prawdziwy lodowiec, bo takie prawdziwe to są tam, takie duże. Ale spróbuję się zbudować. Nigdy w życiu się nie budowałem na lodowcu. Może być ciekawie. Jesteśmy też przy kopalni, która mnie bardzo kusi. Ale w ostatnim wipe'ie mieszkaliśmy w tej jaskini, w kopalni, więc chyba sobie odpuszczę. Okej, zrobiłbym sobie stół pierwszego poziomu, tylko mi drewna brakuje, tak więc pójdziemy sobie jeszcze po drewno i będzie można działać. To jest chyba głupi pomysł, stać tutaj i stąd dobiegać na sam ląd. Podpłyńmy bliżej. Zamieniam jeszcze tylko drzwiczki na metalowe. I bajlando, już nam nikt tego nie ukradnie. Stop, mam lepszy pomysł. Widzę łódkę. Moi drodzy, będziemy sobie dopływać do tego łódką. I dopiero tutaj, moi kochani, czuję się bezpiecznie w tej grze. Na zimie. No i pięknie. Stąd nie widać kompletnie naszej bazy, więc wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. Położę sobie tutaj łóżeczko, żeby móc się tu zespawnować w razie czego i zbieram drewno. Ale już stąd spadamy, bo mam nowy plan. I coś mi się wydaje, że ten plan jest bardzo dobry. A wiecie dlaczego? Bo planuję zamieszkać swoją łódką przy podwodnym laboratorium i platformie wiertniczej. No, teraz czuję się już w pełni bezpieczny, moi drodzy. Wywalam te drzwi. Płyniemy na podwodne laboratoria. No, w końcu mam gdzie odkładać przedmioty. Jesteśmy znowu ubrani. Mamy łuk, mamy narzędzia. Tylko martwi mnie to, że mam jedynie 56 paliwa i wydaje mi się, że tu nie dopłynę. No ale spróbujemy. No, zostało nam 3 litry. 2 litry. Litr. I koniec. Dopłynąłem tutaj. Musimy znaleźć paliwko. Tak w ogóle to taki statek powinien pływać na ropę, więc tak dla pewności upewnię się, że nie pływa przypadkiem. No nie pływa. Postanowiłem wykorzystać nowy sposób, który wpadł mi do głowy, żeby postawić fundament i biegać dookoła niego, uciekając przed niedźwiedziem. Dokładnie tak samo działa to ze skałą, ale to widzieliście na początku odcinka. Dobra, wróciliśmy na statek. Muszę się trochę ogrzać, bo ta woda jest lodowata, tym bardziej w nocy. I będziemy płynąć dalej. Udało mi się ubić niedźwiadka, więc mam 160 paliwa, a drugi niestety mi uciekł. Jesteśmy, moi drodzy. Tu jest podwodne laboratorium, a tu możemy na dużej wiosce zostawiać sobie na noc naszą łódź, więc bardzo ciekawie. Nie chciałem tam podpływać za blisko, bo widzę, że dużo baz tam jest, a tutaj jest puściutko. Już ktoś do nas celuje. I to dwóch gości. Ciekawe. Uhuhu. Padł, patrzcie. Ja już jestem jednak oddalę. No, to jesteśmy. Postanowiłem w końcu wykonać misję na wędkę, żeby móc sobie połowić trochę rybek w nocy, więc udałem się do rybaka i przeniosłem mu to, co było potrzeba. Chwilę potem zabrałem się za zbieranie skałek. Niestety, po chwili ktoś mi przeszkodził.
skończyło się to tragicznie. Ubrałem się w nowy strój i poszedłem na zbieranie beczek. Znalazłem sporo fajnych rzeczy, w tym kilka stroi antyradiacyjnych i wybuchową amunicję. Wychodząc ze stacji benzynowej, napotkałem jakiegoś golasa. Stwierdziłem, że może mieć coś ciekawego przy sobie, bo bardzo szybko uciekał. Ale tym razem się myliłem. Odłożyłem wszystko do bazy i poszedłem raz jeszcze na beczki. Przy samym wejściu zobaczyłem gościa z najlepszą siekierą, więc postanowiłem go podpuścić. Całusieńką noc poświęciłem łowieniu rybek. Sam koniec udało mi się złowić dwa małe rakiny, które wymieniłem później w sklepie na 90 skrapa. Miałem już prawie 500 skrapa na stół drugiego poziomu. Poszedłem pozbierać trochę drewna, żeby mieć czym palić w piecu, ale ponownie wyskoczyło na mnie dwóch golasów z łukami. Jednego udało mi się powalić. Drugiemu niestety nie podołałem. Chwilę później jakaś ekipa młodych wilków próbowała przesunąć moją łódź swoją małą łódeczką. Nie bardzo im to wyszło. Znowu wyszedłem po trochę drewna i metalu, ale niestety chwilę po wyjściu gość czekał z bronią palną. Przy następnym wyjściu znowu natrafiłem na dwóch golasów. Próbowałem ukryć się w koniu, ale i tak mnie znaleźli. Poświęciłem go i wziąłem jako swoją tarczę. Przyjął mnóstwo gwoździ na klatę. Zabiłem jednego i jak najszybciej uciekłem do domu. To miejsce było zbyt niebezpieczne. Odpłynąłem z wioski rybackiej i na pobliskiej wyspie poszukałem skałek. Od razu lepiej. Przyniosłem 3 skałki metalu, wrzuciłem do piecy i w końcu coś się paliło. Jak najszybciej musiałem zorganizować paliwo, więc podpłynąłem do najbliższej rafinerii i przepaliłem całą ropę, jaką miałem. Następnie udałem się do portu, żeby przerobić moje komponenty. Przepalić większą ilość ropy na paliwo i zrobić zapasy drewna. Wziąłem tylko część paliwa, a resztę zostawiałem, żeby się przepalała. Po odłożeniu wszystkiego na statek, zauważyłem jakiegoś golasa biegnącego na przerabiarkę. Zacząłem do niego strzelać, ale wskoczył do wody. Udało mi się go raz ustrzelić, jak wchodził po drabinie, ale po chwili znowu mi uciekł. Już chciałem biec na ląd, ale usłyszałem, że moja strzała przeszywająca wodę trafiła go. Po chwili wybiegł drugi kolega. Próbował rzucić we mnie maczugą, ale byłem szybszy. Strzeliłem mu headshota z łuku. Strasznie ryzykował, bo okazuje się, że miał cały plecak wyładowany komponentami i bronią. W tym Thompsonem. Bardzo się ucieszyłem i czym prędzej wróciłem na statek, żeby to wszystko odłożyć.
drodze zabrałem jeszcze tylko moją przeróbkę z recyclera. Odłożyłem wszystko i pobiegłem zebrać drugiego trupa. Ten był wyładowany jeszcze bardziej. Semik, stroje antyradiacyjne i mnóstwo komponentów. Po jego zlutowaniu prawie mnie dorwał z łukiem. Wskoczyłem do wody i popłynąłem jak najszybciej do statku. Udało się, odłożyłem wszystko. Wyszedłem jeszcze raz zobaczyć, czy może przynieśli mi coś jeszcze. Przyszli znowu, ale tym razem kompletnie go nie widziałem. Jego ciało zlało się kompletnie z paletami i tą walkę wygrał. Chwilę później wyszedłem jeszcze z rewolwerem, żeby sprawdzić, czy w rafinerii zostało moje paliwo. Okazuje się, że dopiero co się zorientowali, że paliwo było w środku i chcieli dokończyć wypalanie. Niestety miałem kompletnego zeza i nic nie trafiłem. Koleś ustrzelił mnie z łuku. Stwierdziłem, że tak nie może być. Ubrałem się w strój antyradiacyjny, wziąłem Thompsona, stworzyłem amunicję i wybiegłem. Był na statku obok mnie. Strzelałem, ale chybiłem. Po kolejnej serii padł. Po chwili dołączył do niego jeszcze kolega. Szukałem jego ciała przez dobrych kilka minut, ale nie znalazłem go. Prawdopodobnie zeskoczył ze statku i jego ciało gdzieś utknęło pod statkiem. Wracając, zginąłem od kampiącego rewolwerowca. Stwierdziłem, że zyskałem swoje, straciłem część. Odpływam stąd. Czas zmienić lokację. Zabezpieczyłem wejście do swojego statku, stawiając workbench w ten oto sposób. Upiększyłem swój domek latarniami, postawiłem łóżko. I popłynąłem w dalszą podróż. Po chwili znalazłem statek. Stwierdziłem, kurde, kolejny tugboat? Po co mi on? A potem przypomniałem sobie o Soloszu. Specjalnie dla niego przez 15 minut łupałem te drzwi mieczami. Wstawiłem wszędzie metalowe drzwi. Zabezpieczyłem wejście lodówkami. I odstawiłem statek bezpiecznie do wioski rybackiej. Po powrocie na swój statek okazało się, że kampi tam dwóch gości. Zabili mnie jak tylko otworzyłem drzwi. Na szczęście miałem workbencha. Po chwili udało mi się pojawić w łóżku i w ostatniej chwili zamknąć drzwi. Ale to nie był jeszcze koniec. Było blisko, bo prawie rozwalili mi łóżko i nie miałbym się jak pojawić. Stwierdziłem, że muszę to jakoś zabezpieczyć. Postawiłem więc ściany z lodówek. Dodałem też po boku stół naprawczy, żeby nie było tak łatwo tam wejść. Niestety, po chwili wrócili z satchelami. Szykowałem się na to, więc jak najszybciej podniosłem swój stół drugiego poziomu i postawiłem go prosto w drzwiach. Naprawiłem, żeby miał 500 HP i wyczekiwałem. Niestety lodówka nie okazała się tak dobrym pomysłem. Ja nie widziałem nic, a oni widzieli moją głowę. Pojawiłem się, podniosłem wszystkie swoje przedmioty i broniłem swojego statku ile tylko się dało. Niestety z moim stołem też sobie dali radę. Zginąłem. A gdy już wróciłem, mojego łóżka nie było. Pojawiłem się w śpiworze gdzieś na zewnątrz i dobiegłem do swojego statku. Niestety, dostali się do środka. Zabrali wszystko, ale nie przejmowałem się tym, to tylko itemy. Zależało mi głównie na moim statku. Plus był taki, że nie dostali się przynajmniej do miejsca, z którego steruje się statkiem. W środku miałem trochę paliwa. Odpaliłem silniki i ruszyłem na wioskę rybacką. Niestety parkując przez błąd gry, mały pomościk zatopił mój statek. Tutaj moja cierpliwość się skończyła.
Tak samo jak ta przygoda.